Kiedy w grudniu 81 roku nastał stan wojenny, to myśmy byli traktowani również w sensie futbolowym w Europie, w wolnym świecie Zachodu, no trochę jak trendowaci, nie za bardzo z nami chciano grać. Mieliśmy grać parę meczów towarzyskich, ale z tych meczów nic nie wyszło. Odmówili nam Rosjanie, odmówili nam Belgowie. Graliśmy z różnymi zespołami trzeciej ligi, drugiej ligi. Weźmy do Alicante, ograliśmy Celta Vigo, ograliśmy drużynę Atletico Bilbao. Waliliśmy ich wszystkich FK 3 Cooper i nabieraliśmy pewności siebie. Natomiast no, nie ukrywam, że stan wojenny nam przygotowanie do tego występu wcale nie ułatwił przez brak kontaktów w meczach międzypaństwowych. Poruszam się, ale taka klepa, wiesz, jeszcze raz dołem. Dziękuję, odpocząłem. Wyjście, taka wiesz. Sportowcy zawsze się cieszyli dużym autorytetem piłkarzy w szczególności. I oczywiście obserwując różne zachowania, no przecież to był okres 80., gest Kozakiewicza na przykład. I widzieliśmy taką buntowniczość, niepokój. Oni byli jednymi z nas, reprezentantami społeczeństwa. O ile pamiętam, nikt z nich nie miał żadnej wypowiedzi politycznej, nigdy. Znaczy nigdy nie wdzięczył się do władz. Były okresy, kiedy sportowcy się wdzięczyli do władz, w tym czasie żaden z piłkarzy tego nie zrobił. To ich milczenie w tej sprawie było jednoznaczne. No ale też trzeba sobie powiedzieć, że czasem byli, jak to się mówi, przez inteligentnych dziennikarzy tak trochę wpuszczani w ślepy zaułek, żeby coś tak powiedzieli ponad, żeby puścili jakąś farbę. To jednak muszę stwierdzić, że byli na tyle czujni, że po prostu nie dali się sprowokować, bo nikt z nas nie wiedział, jak władza by na to zareagowała. Władza miała wtedy takie możliwości, żeby chciała to nas wycofać z Mistrzostw Świata. No i mistrzostwa by się odbyły bez Polski, nie byłoby problemu. To była drużyna, która jechała po wielką niewiadomą. Ona właściwie nie zdawała się budzić wielkich nadziei. Dziennikarze byli sceptyczni, obserwatorzy, eksperci. Raczej nie sądzono, że my ten mundial hiszpański zawojujemy.